Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Mad Max. Od ostatniego odcinka minęło naprawdę bardzo dużo czasu, od kiedy został nakręcony, bo ja grałem w międzyczasie naprawdę dużo, naprawdę bardzo dużo zdobyłem złomu, odblokowałem wiele umiejętności, wiele różnych ekwipunków w warsztacie do samochodu. Dlatego tutaj drobne podsumowanie na początku Wam zrobię. Tak wygląda obecnie Mad Max. Jego level to gdzieś tutaj jest, czy w legendzie chyba. Już towarzysz śmierci, czyli zobaczcie, jeszcze tylko dwa levele mi zostały. Naprawdę tutaj bardzo dużo pozdobywałem tego wszystkiego, bo postanowiłem, że wiele jest kanałów, które po prostu pędzą na łeb na szyję tylko po to, żeby zrobić, wiecie, jak najszybciej fabułę, żeby ich odcinek był pierwszy i tak dalej, i tak dalej. A goście w ogóle jeszcze w tej podstawowej koszuli biegają, dlatego to jest słabe. Tracą kompletnie przyjemność z grania, a ja postanowiłem sobie, że po prostu zagram z przyjemnością, że będę odblokowywał wszystko w tej grze po kolei, jak powinno być. Dlatego pokażę Wam tutaj, jakie kurteczki można było zdobyć. Tutaj jest patrolówka, którą już widzieliście. Tutaj jest taka skórzana kurtka. No i moja przed chwilą kupiona kamizelka bojówkarza. Powiem Wam szczerze, że najbardziej mi się podoba ta, bo mi się kojarzy najbardziej z filmami. No ale wiadomo, no lepiej nosić ulepszone rzeczy. Tutaj też, zobaczcie, już mam taki kastet ulepszony. Mam bardzo dużo obozów zdobytych i ciągle mi przychodzi złom, tam raz na godzinę chyba 400, coś takiego. Dlatego no dużo, dużo mogę zebrać. Za chwilkę pokażę Wam mapę, jak wygląda, bo tam się dużo pozmieniało. I tutaj z ulepszeń w sumie nic nie dokupowałem. Dlatego pokażę Wam jeszcze może warsztat, bo samochód, słuchajcie, tą maszynkę sobie polepszyłem naprawdę elegancko. On co prawda teraz jest bardzo ciężki i powolny, bo dałem mu po prostu dużo w obronę. Znaczy jest szybki, tak, ale no nie tak szybki, jak gdybym zdjął na przykład te tutaj ramy, tutaj te felgi z kolcami, taran jest też bardzo, bardzo ciężki. No i zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Na przykład ten mam zablokowany, a tutaj już sobie ten odblokowałem. Pancerz też mam już tutaj przedostatni. No i silnik, no V8 jeszcze nie mam, ale mam V6 prawie na maksa ulepszoną. Tutaj mi brakuje jeszcze 900, więc chyba na razie sobie daruję. Tym bardziej, że tutaj zobaczcie, na pierwszy V8 będę potrzebował 1400 i nie wiem, czy tak łatwo będzie zebrać. Tutaj jeszcze dużo mi zostało w tym warsztacie, w zasadzie do ulepszenia. To już są naprawdę drogie rzeczy. Mam na przykład tutaj jakieś takie kolce też, które no, spowalniają znacząco nasze auto. No i podstawowe rzeczy, lakier oczywiście najważniejszy, zdobyłem w jakiejś takiej dodatkowej misji. Czekajcie, tutaj jest lakier, tak, zobaczcie, mam tylko trzy rodzaje póki co, ale wydaje mi się, że ten, który mam obecnie, jest najlepszy. No chociaż ten czerwony jeszcze byłby fajny. Jeszcze można mieć taki, ale on mi się nie podoba. O, złoty, złoty fajny i ten też całkiem fajny. Zobaczymy, jak tutaj się rozwinie gra, jak zdobędę, może wtedy się zdecyduję. Zobaczcie, jeszcze tutaj są te różne ozdoby na maskę, zdobywane z konwojów, też już mam bardzo dużo odblokowane. No legenda, tak jak Wam pokazywałem. Kurczę, coś chcący tutaj zmieniłem. Czekajcie, gdzie jest ta lalka? Musimy tą lalkę zainstalować. Dobra. Tak, z tyłu też jest, też jest. One dają przyspieszenie mi te rzeczy. Tutaj zobaczcie, dużo rzeczy też odblokowanych jest. Pojazdy, strzępki historii, obozy i na maskę. No to zobaczcie, już w zasadzie bardzo duże gry mam odkryte. Myślę, że tak z 50% kompendium wiedzy. Zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Całkiem, całkiem nieźle. Auto wygląda tak i najważniejsze teraz mapa. Oczyściłem ogromny region, po prostu cały region Jita został oczyszczony i w 100% przejęty. 0% zagrożenia terytorium, zerowy poziom. Także tutaj wszędzie są te przejęte obozy na tych białych, zielono-jasnych mapach, miejscach. Wszystkie obozy, miny, te straszaki, snajperzy są zlikwidowani. No i postanowiłem, że tutaj dalej sobie pogramy. Po prostu też nie mogłem za bardzo nagrywać się w tym czasie. Dlatego dzisiaj porobimy sobie tutaj te questy.
Dodatkowe u Jita, jeżeli z starszy czasu, no nie wiem ile to wszystko zajmie. Chciałbym też być może tutaj zrobić u Krwistobrodego i wtedy już wyruszymy na misję fabularną. Zobaczymy, jak tutaj to się rozegra. Dlatego weźmy questa u Jita, chodźmy do niego. Zobaczcie, twierdza tutaj też już została całkiem nieźle ulepszona. Tutaj uchodźcy przychodzą, szukają schronienia. That's the feeling I had all. We got all the powder we need. Enough to train. You really want to put Black in the hands of anyone? Anyone who ain't Scrotus. I need you to open a passage into the Dead Barrens for me to send caravans over. You get me one of the big fuel trucks out there and we'll pack it with explosives. It should make a big hole in that wall. You'll be able to feed your shooter in the Dead Barrens too. Projekt zbrojowni w twierdzy spojówki. Właśnie, bo There's a chciałbym wam convoy. powiedzieć, że wszystkie questy, szczególnie fabularne, gwarantuję wam, że będą na filmach, tak? Dlatego takie dodatkowe rzeczy załatwiam poza filmami, bo nie uważam, żeby to mogło być dla was jakieś mocno interesujące. Bierzemy naszego furaka. Oczywiście ja mogę zdejmować te wszystkie rzeczy, mogę ten samochód cały czas upgrade'ować, ale robimy wyskok. If you're looking to gain the favor of the gods, you could always do a death run. The crow dazzle's not Nie chce mi się już tego złomiarza tam szukać, chociaż kurczę by się przydało. Jedźmy na nasze miejsce. Sorki, tutaj jakiś lag. There's the convoy. Piękny samochodzik, co? Now to keep this truck intact. Aha, czyli tutaj ten konwój. Dobra, ciśniemy tutaj z nimi. Musimy przejąć tą cysternę, a nie ją rozwalać. Dobra. Teraz tak, harpun. Dobra, cysterna jest przejęta. Musimy tylko tutaj teraz porozwalać te wszystkie auta. Dobra, ładnie. No, 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 już za daleko jestem. Kurde. Dajcie z grzmota. Dobra. No, jeszcze jeden, tak? Czyż wszyscy? Dobra, wszyscy zlikwidowani, przejmujemy cysternę. Take care of the car. Czy ja mam dobrze tutaj? Nie. Dobrze. Teraz muszę tutaj przeznaczyć. Czy on mnie widzi? Nie, on mnie chyba nie rozpoznaje, bo ja jestem w samochodzie. Chociaż może mnie rozpoznał. Już jesteśmy blisko. Ładny samochodzik. One się wszystkie odblokowują. Musimy przejąć samochód wroga i wtedy, o kurczę, musimy zajechać do naszej twierdzy i w ten sposób po prostu zdobywamy, co tak jakoś dziwnie jeżdżę. I w ten sposób zdobywamy sobie samochody. Odblokowujemy. That's right. You get to guest town sometime. You'd be sure to spot the twinkly apple. No i dobra, odblokowaliśmy sobie w kolejnej twierdzy zapas benzyny w innych twierdzach. No i dobrze. Zobaczmy, czy tutaj możemy jeszcze jakiegoś questa dla niego wykonać. Chyba już nie. Co tutaj jest? Pojedź zaminowaną cysterną. You fast. Real fast. You got reflexes, that's what you got.
Aha, tam jest, tak? Dobra, to pogadajmy tam. I dokończmy tego questa. On zaminuje po prostu tą cysternę. Taka rączka, ale ładny kikucik ma. No ten, co go wcześniej znaleźliśmy. Okej, okay, dobra, gdzie musimy jechać? Zaznaczmy sobie na mapie. To jakaś nowa miejscowa. Może tym razem nie będę tutaj wyskakiwał. Fajna jest ta cysterna. Bardzo mi się podoba jeżdżenie w tej grze. Ciekawe, czy tutaj jakiś autozapis. Ciekawe, czy będą jakieś przeszkody na drodze, ale spodziewam się bardziej, że coś tu nas zaraz zaatakuje. Na przykład będą chcieli przejąć tą cysternę. Już mogę więcej amunicji ze sobą nosić, bo bodajże 6 nabojów do strzelby snajperskiej, tu nie pamiętam ile, ale chyba już 10. Czy może nawet więcej, troszeczkę. 12 tych grzmotów. Po tych wszystkich ulepszeniach. A już mam naprawdę dużo obozów przyjętych. Szczerze, ponad 10. Dlatego co jakiś czas otrzymuję stałą leninę złożoną ze złomu. No nic się tutaj nie dzieje, o dziwo. Może dopiero tam będzie jakaś sprawa. Będziemy musieli wjechać na ten nowe terytorium tą zaminowaną cysterną, dlatego może być raczej trudno. Ale fajnie się nią jedzie i też w sumie fajny jest ten odgłos tego silniczka. O dobra, już jesteśmy na miejscu. Ok, czyli tylko musimy wysadzić i spadamy, tak? Dobra, zobaczmy. No i co? Nie pykło chyba. To się nie powinno zburzyć. Misja na pustkowiach ukończona. Aha, czyli po prostu musiałem wysadzić, tak, żeby tutaj było można przejeżdżać. Dobrze. Czyli tak, misję mamy tutaj zakończoną u Jita i widzę, że wszystkie misje u Jita już są zakończone. Tutaj tworzyliśmy sobie nową trasę, ewentualnie mogę ten teren odkryć, jeżeli tam wejdę. Tutaj mamy też twierdzę odkrytą. Na to wygląda, mimo że właśnie tam jeszcze nie byłem. No, ale dzięki temu questowi tutaj odblokowaliśmy tą zbrojownię. Dlatego teraz udajmy się do Krwistobrodego i u niego odblokujemy też rzeczy. Jesteśmy już tutaj u niego. Chodźmy na górę, bo on tam stacjonuje. Tutaj też jakieś ulepszenia były w tej twierdzy. Ze względu na to, że po prostu spada poziom zagrożenia na jego terenach. I co on tutaj ma nam do powiedzenia? Mr. Sapien. You know, my people believe that the big wet shall once again splash these barren shores. No i co? I need them to keep believing. In belief, there's hope. But they need an idol, a relic of the water gods. And I think I found it. What is it? An idol of a critter of the ocean. It will give them the hope that they need. And their hope will see us through. Now you'll find it in the wall, north of here. Now use your long lookers. Dobra. Dużo, dużo złomu zyskamy za tego questa. Dobrze, to udajmy się w tamto miejsce. Może, gdzie tutaj jest? Czekajcie, no niech się zaktualizuje ta misja i może będziemy mogli jakąś szybką podróżą pojechać do ściany portu.
Tutaj, no to dość daleko. Czekajcie, jakaś szybka podróż, czy jest możliwa? Chyba nie bardzo. Bo nie mam odblokowanych tych terenów, tutaj tych balonów. Dlatego ja tam podjadę i za chwilkę do Was wrócę już, jak będę się zbliżał do tego miejsca. No, jesteśmy już tutaj blisko. Szukajmy tego bożka, tylko trzeba będzie zaparkować. Tu są jacyś zguje. There it is, stuck behind the grating. What is it? Some kind of billboard. But to get it, I have to go around and find a way into that storm drain. That's in the Dead Barrens, Saint. We have to go around. Dead Barrens Pass is the nearest entry. Naprawdę? Na około trzeba jechać? No to nieźle. Słuchajcie, tu jest bardzo naokoło. Aż tak naokoło? Kurde, jest to masakra. No to co, znowu pauza i za chwilę się widzimy. Ja od spojówki tutaj pojadę. Okej, jesteśmy już blisko. Tutaj chyba. Prawdopodobnie będziemy musieli wejść do tego kanału. This might be it. How do I get in? No właśnie. Gdzie tutaj może być wejście? Może było trzeba zostać w samochodzie i samochodem sprawdzić. A może przez ten komin tutaj, przez tą kondygnację. A nie, dobra, tutaj coś jest. Brama, słaba konstrukcja. Trzeba będzie samochodem. Ominous leads down to utter darkness. No, dobra, odblokowane. You bring the car down if you see a flare. Oh, I want not for it, but I will. Schody, dobra, schodzimy. Może być tutaj fajnie. 10 złomu do zdobycia jest. Chcemy oczywiście zrobić na 100% wszystko. Czekajcie, co ten ziom mnie nie widział? Kurde, nacisnąłem te. Dobra, było. O, fuck, fajnie. Tak jak przy tym metrze. Staram się wszystko tutaj znaleźć. Dobrze, nie ma tam złomu, nie ma. Rudy, you might get wasted. Trying to get some salve in. Shut it. O, dobra, tym razem się udało. Kurczę. Gdzie iść? Chodźmy najpierw tutaj. O kurde. Wpadłem do tego szlamu. Nic nie widzę w ogóle. Wy coś widzicie? Karniak nożem. No teraz coś się troszkę rozjaśniło, bo jest furia. O dobrze, można zejść tutaj. Znaczy wejść. Max silny jest. Ogromne miejsce, ogromne. Tutaj jeszcze jest. Tak, coś było, nie? To tam na dole. I tutaj. Staram się robić, wiecie co, tą grę na po prostu na stówę. Jakoś tutaj muszę zejść na dół, jak to zrobić? A tu, dobra, tutaj jest zejście. Dobrze, i będziemy musieli wrócić tam. Ciemno. A ja, wiecie co, latarki nie mam włączonej. O jest. Zawsze się automatycznie włączała.
dlatego teraz nie zwróciłem na to uwagi. Czekajcie, gdzie idziemy? Stamtąd przyszliśmy, no to idziemy tutaj. Chodź tu. Dawaj go, dawaj. Czy na końcu coś jest? Jest coś tam schowane. Dobra, super. Dobrze, to teraz przejdźmy tutaj. Ej. Yeah, yeah. O kurde. Bułek są. Skubani zwinni są. No i dalej nic nie widzę. Dobra. Buła. Z buławy. Wody nie bierzemy, w sumie życie prawie całe, manierka jest też napełniona, więc nie potrzeba. Jak tam 7 na 10 mam. Nie podoba mi się to, powinienem mieć więcej. Ale wydaje mi się, że wszystko zostało odblokowane. Aha, dobra, możemy teraz otworzyć tutaj tą kłódkę. Co, trzeba będzie pojechać z drugiej strony naokoło. A może nie, po prostu zeskoczę i wezmę Chumbawamba, wezwę. Dobra, wróciłem się tylko tam jeszcze, pozbierałem wszystkie rzeczy, zobaczcie, na 100% jest zrobione. Teraz musimy tutaj zejść i użyć pistoletu sygnałowego. Czy ja mogę tutaj sobie zeskoczyć? Przyznam szczerze, że troszkę się boję. Dobra. Time to send for Gutgash, guys. Chętnie bym się przyjrzał jeszcze. Piękny jest. Znak bogów. 200 sztuk złomu dostaliśmy. No to nie jest jakoś bardzo dużo. Nie, no ale quest mamy wykonany. I czekajcie. Twierdza. No i super. U Jita i u Krwistobrodego mamy wszystkie dodatkowe questy wykonane. Dlatego teraz jeszcze pójdziemy do spojóweczki. I u niej wykonamy kolejnego questa dodatkowego. I dzięki temu w następnym odcinku będziemy mogli znowu wrócić do misji fabularnej, tak żeby tutaj nie zostawiać nic za sobą, nie będziemy, raczej właśnie będziemy mogli spalić mosty. No, jakiś projekt jest do zrobienia, czy ktoś widzi? Niebiesko się świeci, to nie tamto, bo tam jest coś innego. Chodźmy do tej spojówki, ona tutaj na górze powinna tak być. Czekajcie, jak się do niej wchodziło. Tutaj byłem tylko raz w tej twierdzy. Nie, nie tutaj. Tutaj jakieś żularstwo siedzi. No, spojóweczka się ukryła. Spojóweczka, no mówię tak na nią, a to stara baba jakaś. Spruchniała. Dobra, jest. Przy okazji nie ma tutaj tego projektu. O, tam jest. Później sobie go aktywuję już. No chodźmy do niej, ona tutaj fajny ma ten wózek inwalidzki. Time has come for us to uproot. There's no way we can stand up to Gastown. I'm sending my young ones away. Piękny przedziałek. Out the unknown. They'll run out of fuel and die. But we're not using fuel. We'll build a dune ship on wheels with a sail to catch the wind. Zajebiste. Why are you telling me this? I think you might help me. For a price. I've found a fitting sail. I know where to get it. Zajebiste. As reward, treasure from the days of old. Still buried beneath the dunes and ruins. Itala. Tajnej skrytki z oponami. Jakieś super opony. Zajebiście. Spływka chce przekroczyć wielką... Przecież... Dobrze. Musimy zdobyć żagiel. Czy to gdzieś może będę mógł użyć szybkiej podróży? Tutaj jest. Nie, czyli za chwilkę się widzimy. Ja tutaj wyjdę z tej twierdzy i
spotkamy się tuż przed tym miejscem. Już jesteśmy na miejscu. Trochę mam rozwalone auto i coś mnie tutaj goni, widzę. Może uda się? Nie. Dobra, muszę wyjść szybko. A ty tam ponaprawiaj, a ja go ewentualnie... O kurde, snajper. I w ogóle, tu jest cała twierdza. Dobra. Jak to? A, bo jeszcze było zabezpieczenie, tak? Chyba troszkę za blisko stałem. No dobra. Czyli co, tutaj muszę zdobyć i twierdzę, i rozwalić, i w ogóle wszystko. Tu jest jakoś dużo też snajperów. Fuck! No, czemu ja? Ktoś mi to wytłumaczy? Kurde, tu jest jakiś hardcore. Czemu ja w niego nie trafiłem? Co to jest? To jest ta wyrzutnia. Boss has gotta go. Ain't gonna be easy. Dobra. No to mógłbyś naprawiać w międzyczasie w sumie te auto. Czy tam jest jeden? Zabij Ogara. No dobrze. No dobra, słuchajcie, to musimy po prostu zdobyć tą twierdzę. To niech on mi tutaj naprawi ten samochód i do was wrócę. Dobra, ciśniemy. Samochód naprawiony. Najpierw spróbuję załatwić te wszystkie wyrzutnie rakietowe. One są tutaj naprawdę niezłe. Tu jest... O kurde. Ostro jest broniona ta baza. Dawaj, dawaj, harpun, szybko! Fuck! O, tam jest kolejna, nawet więcej niż jedna. O kurde. To teraz po nas chyba będzie. Wow. Za słabo się przygotowałem, za chwilkę do was wrócę. Dobra, słuchajcie, robimy podejście drugie. Tym razem mi się raczej uda, no bo wtedy po prostu nie byłem przygotowany i alarm był niechcący wszczęty, dlatego teraz postaramy się tutaj zrobić to tak, żeby było to inaczej rozegrane. Poza tym już nam mniej zostało tutaj do rozwalania. Dlatego najpierw tutaj to. Dobra. Czy coś jeszcze takiego zostało? Dobra, snajper, szybciutko. O kurczę, nieźle schowany. Dobra. Tam są jeszcze dwaj wrzaskuni w środku. Można wejść też z ukrycia, ale... Najpierw tylko też to... Zbądźmy się tego. O, tutaj jest. Dobra, jedno rozwalone, jeszcze drugie. O kurde, co? Skąd oni się tu wzięli? What the fuck? What the fuck? Ej, w zasadzie to dobrze wyszło. Wow. Myślałem, że... O kurde. Niezła akcja. Mogę do tego podejść? Zbierzmy jeszcze coś takiego. O! Super! Czekajcie, weźmiemy tutaj. Mógłbym wejść od boku, bo jest taka boczna na pewno. Ja pierdziela, za nisko ten grzmot był. Trudno.
Szukajmy tej uliczki takiej specjalnej. Tajnego wejścia. Już nie będę tego zwany. O, jest, dobra. Wchodzimy. Spróbujemy tak jak zawsze wszystkich naraz rozwalić. Jeżeli tu jest jakiś taki kanister, tam są. No w sumie ich nie ma jakoś bardzo dużo, ale wiecie co, zawsze to lepiej. Dobra. O, i teraz. Już teraz. Boła. Chować go. No i dobra. Coś tu jeszcze jest? Nie, nie ma. Niezła jest ta twierdza. Podoba mi się. Jeszcze ogar do tego. Ogar będzie pewnie ciężki do zabicia. Troszkę nam się przez tą twierdzę odcinek wydłuży, ale sami mówicie często, że chcecie takie dłuższe. Wejdźmy na górę. Tylko nie wiem po co. Pewnie po to, żeby te beczki ewentualnie zniszczyć. Chyba, że coś tutaj będzie do... Jest zło. Bardzo dobrze. Zakręćmy też ten dopływ. No to już wracamy do środka. Muszę tutaj zejść, bo jak skoczę, to się nieźle poharatam. Co jest tutaj? Wybuch. Czekajcie, może najpierw tutaj jeszcze wejdźmy. O, też jest kanister, dobrze. Rzucaj. No i co? Dobra, już myślałem, że nie wybuchnie. Dawaj go. Dawaj go. Max, jak widzicie, jest silny, nożykiem go skończymy. Dobrze, pięknie. Lubię tym nożykiem kończyć, tylko że mamy ograniczoną liczbę tych noży. No, nóż się kończy za każdym razem. Ale już teraz mogę nosić 4 przy sobie. Tarczownik, nowy przeciwnik. Co, wrzaskuna się może musimy pozbyć. Kurde, no tak. Wow. Ja mogę stąd wyjść od was? Chciałbym od was uciec? Słuchajcie, nie ma tu żadnego kanistra, żadnej beczki. Dobra. W ten sposób. Kurde, oni są nieźli. Dawaj go. O kurde. Dobra, furię. Szybko trzeba uruchomić. O kurde, armię cisnął. Może być kiepsko. Nie ma naprawdę żadnego kanistra tutaj. Dobra, odlurowaliśmy troszkę. Jest furia. Piękne, lubię to łamanie kręgosłupa. O, tak jest. Dobra. Pięknie, zapasy. Jeszcze dużo zostało ich. O kurde. Dawaj. Dawaj go. O kurde. O kurde. Nie ma tu kanistra już? Dobra, trzeba to lepiej rozegrać. Dawać go. Jeszcze dwóch. I to tych największych kozaków, tak? Fajne tarcze. O kurde. Jeden cios i ja zdechnę chyba. O kurde, no. To, że ja tutaj strzelę, nic nie da raczej. No.
Kończ go, kończ go, kończ go. No i dętka. Muszę to powtórzyć wszystko. Słuchajcie, tutaj udało mi się pokonać część, ale nie wszystkich. Tam są jeszcze ci tarczownicy. No jest burza piaskowa i nie wiem właśnie, co tutaj dalej mogę zrobić. Oni są naprawdę strasznie silni i nie jestem w stanie ich pokonać w ogóle. Nie ma tu żadnych kanistrów, żadnych beczek do wysadzenia. Do tego ja mam jakieś marne szanse, dlatego tutaj postaram się zostawić z tyłu. Może coś znajdę w międzyczasie i w ten sposób później dokończę. Jeszcze ta burza najgorsza. Dobra, nie będę już tego czytał. To jest naprawdę kiepska sytuacja dla mnie. Nie ma żadnej drabinki do zejścia. Wszystko, co tutaj leci, te... Nie ma drabinki. A różne kawałki metalu mogą mnie uderzyć i zabierają mi życie. Musiałem coś... O kurde. Musiałem coś pominąć. Musiałem coś tutaj pominąć. No właśnie nic nie widzę, dlatego... To nie jest łatwo. Tam byłem. Nie, no musi być coś tutaj na górze. O kurde, widzicie jak mnie cisnął? Może jeden po drugim. Tamten już biegnie. Dobra, już nie ma tej tarczy, gość. No, zbieraj to. Dobra. Rozwal go już na amen. Kurde, no. Nie! Fuck. Fuck. Już naprawdę nie chcę ginąć. Chcę ich rozwalić i... autosave'a. Dobrze. Wydaje mi się, że powinien być teraz autosave, bez przesady. Może po tej burzy. Słuchajcie, chyba przeczekam tą burzę tutaj w tym rogu i wrócę do was, jak ona się skończy. Dobra, burza piaskowa się skończyła. Tutaj wcześniej byliśmy. I musimy przejść przez ten most dalej, już do tego miejsca. Wiecie co, ja dopiero teraz odkryłem, że to jest bardzo trudna twierdza. 5x5 gwiazdek z jakimś też trudnym bossem, dlatego... Tak słabo mi tutaj poszło. No ja zrobiłem 5 prób do tej walki i dopiero za 5 razem właśnie udało mi się pokonać. No więc nie miejcie mi za złe, że tego nie kręcę, bo to wiesz, też troszkę trwa, no pół godziny, godzinę czasami nawet. No troszkę za wysoki poziom tutaj jest w tej twierdzy, ale już jak zacząłem, to chcę ją skończyć. Nie ma to tamto. Z tym jestem w zasadzie dobrze przygotowany. No z bossem po prostu jest taka walka. No umiejętności, tak? Trzeba będzie robić uniki, wykorzystywać jego jakieś słabe punkty. I w ten sposób się wygra tą walkę. No a tutaj są po prostu też kozaki takie, no których się nie da tak na pierwszy rzut rozwalić. Tak jak ci tarczownicy z tymi brońmi, siekierami, toporami. Jeszcze tutaj dużo mi chyba zostało, tak mi się wydaje. Zobaczcie, 2 insygnia i 5... złomu. 5 sztuk złomu. Nie wiem właśnie jak tutaj to oceniać. Okej, okay, dzikusy. Są dzikusy, to oni są nieźli. Dawaj go. Furia. Egzekucja w furii. Dobrze. O kurde, widzicie, nieźli są. Egzekucja w furii. Dawaj go. Dawaj, póki jest furia, trzeba ją wykorzystywać. O kurde. Dawaj go. Już nie będziemy go wykańczać nożem. Wszyscy? Wszyscy. Weźmy sobie tą broń. Na następną walkę. Nie ma nic tutaj do wyczyszczenia. To taka zasadzka dzikusów. Musimy zdobyć jakiś kanister.
zakładam, że gdzieś tutaj jest. Dobrze. Dziwne, że nie ma nic do zdobycia. Wróćmy po tą broń, jednak ona się przydaje. Oj, albo też taki kanister, żeby od razu podpalić, rzucić w kogoś. No dobra, to widmo. Już chyba dużo nie zostało tutaj w tej twierdzy, ale fajnie, bo będziemy mieli wszystkie poboczne questy wykonane, które są do tej pory możliwe. Nowy wróg, Kwiczoł. Niezłe, podoba mi się nazwa. Napełnimy sobie manierkę. Nie za dużo tej wody, ale dzięki umiejętności troszeczkę tam więcej, plus 40%. No dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że już nie będzie pauz ze względu na to, że dętka. O kurde. These lands will echo with your screams for ages. You come into my house now. Piękne. Fuck. Dzikusów trzyma w klatkach. Czekajcie, co tutaj zrobić? Dobra. O kurcze. Wiecie co? On już nie ma pół życia, to jest dobrze, ale trzeba się pozbyć tego wrzaskuna. Dobra, nie ma wrzaskuna, idziemy dzikusów obalać. O kurde. Wiecie co, ja nie mam w ogóle amunicji przygotowanej, tak trochę damsko. Wow. Unik. Dawaj go. Skończ go. Furia. Dobrze, że ten kanister wziąłem, bo zobaczcie, aż pół HP mu zabrało. O kurde, jest ten. Headshot. Nic nie daje. Trzeba będzie go po prostu tłuc. O kurde. Wow, 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 wow. Schowaj tą buławę, stary. Szybko tutaj zakręcę. Niedostępne. Aha, no dobra, czyli dopiero po walce będzie to możliwe. Trzeba go teraz jakoś wykończyć, ale jak bez naboi? Znaczy naboi, bez tych... O kurde, nie mam żadnej broni, nic nie mam. Zobaczcie, nic mu nie zadaje obrażeń, a tutaj nie ma... Nie ma nic, co by mi mogło pomóc. Żadnego kanistra, żadnej beczki do rozwalenia. Nie mogę tam na górę wskoczyć. Trzeba będzie go po prostu bić pięściami. Karniak nożem, dawaj. Dobra, troszkę mu tutaj zabrałem. Ale ostatni nóż. Dawaj go. Jest ogłuszony. Kurde, o kurde, nie, nie ogień. O fuck. Myślałem, że nie uderzy mnie, skoro nie patrzy na mnie. O. Dobra, poczekamy, aż on użyje i wtedy unik i krujemy. No i teraz. Jakaś furia by się przydała. O kurde, nie. Dobrze idzie, dobrze idzie. Silny jest. I ciągle ataki stosuje. O kurde. O, dobra. Złapałem jego. Rytm. O kurde. Słuchajcie, jest to możliwe, żeby wygrać, no. Dawaj go, proszę. Już mogłem go, kurde, skończyć. Dawaj go teraz. Jest. Za pierwszym razem. Dobrze. Twierdza zdobyta. A, widzicie, czyli w ogóle nie można było tej bramy rozwalić. Nie zdobyłem wszystkiego, ale zaraz tutaj jeszcze pozbieram. Zobaczmy, co tutaj z niego, ile... Kolor karoserii odblokowaliśmy. Właśnie za te ogary są zagrożenie obniżone. Ciekawe, jaki kolor zaraz sprawdzimy.
Done. Now to get a bead on that thing in the silo. Czekajcie. Warsztat. Karoseria. Kolor. Taki. No dobra, fajny, ale taki czarny mi się na razie bardziej podoba. Dobrze, musimy tutaj zakręcić ten zawór. No i jeszcze został nam żagiel do zdobycia i te wszystkie insygnia i sztuki złomu. Ale już mi się wydaje, że tutaj będzie końcówka. Może już nawet bez walk będzie. Ale jeszcze nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Tutaj jakaś taka drabina. W celu. Trzeba się rozejrzeć, czy tutaj nic nie zostanie. Dobrze, jest. O, i będzie... Nie, jeszcze jeden zostanie. No i insygnia. Insygnia mogą wisieć w różnych miejscach, na przykład gdzieś wysoko, czasami się nie zauważy. Wy na przykład to możecie zauważyć, to nie znaczy, że... Mi brakuje jakichś umiejętności, po prostu jeden widzi tutaj, jeden tutaj. Ciężko skupić się, całą uwagę na całym ekranie. Dobra, mamy cały złom przynajmniej. Gdzie jest ten... Nie, no czekajcie, tutaj na górze. O, tu jest jakaś drabina, dobrze. Widzicie, bym zjechał i bym nie zauważył nawet tego. Czyli zostały nam jedne insygnia, czyli musiałem gdzieś... Prawdopodobnie ominąć. A co tutaj jest? To jest jakieś kurde inne miejsce w ogóle. Słuchajcie, to jest już inny quest. Znaczy to jest... Nie musiałem chyba wchodzić do tej twierdzy, chociaż... Nie no, musiałem, nie ma opcji innej. Inaczej bym tutaj nie wlazł. To szkoda, że nie jestem uzdrowiony. Ja, a, że niechcący strzeliłem. Dobra. Pach. Jeszcze będę musiał wrócić do tej twierdzy. Dobra, mamy żagiel. Mamy żagiel. Dziwna miejscowa. Nie wiem, czy ona się wlicza. Chyba się nie wlicza, skoro jest oddzielny ten złom. Ja się uleczę. Musimy wejść jeszcze na dach. Napełnijmy tutaj tą manierkę. Na długi odcinek dzisiaj, sorry za to. Ale niektóre sobie wolą takie nawet. Ale już kończymy. Tu nic nie ma, czyli po prostu już idziemy na samą górę. Nic nie zostało? Nie. Coś przegapiłem? Tak, chyba tam muszę iść jednak. Muszę po prostu jeszcze jej dać sygnał ostrzegawczy, znaczy nie ostrzegawczy, tylko ją zaalarmować. Że jest zdobyty żagiel. Chciałbym zobaczyć tą maszynkę. Trzeba po łębę niechcący chyba sobie. A nie, dobra, jest. I've got a reward to collect. Dobrze, za chwilkę się widzimy już w twierdzy swojówki. Zobaczcie, jak ukryte chamstwo na takiej wieży, na początku samym. No kompletnie tego nie widać, tym bardziej, że tam się nie wchodzi. Trzeba zestrzelić. No i dobrze, mamy 100% zrobione. Ja sobie pojadę tam jakimś tym jednym z samochodów tutaj. Oddamy od razu na złom. I już zobaczymy się na miejscu. Dobra, już jesteśmy tutaj w twierdzy. Dojechałem tym samochodem. Zobaczcie, dostaniemy do kolekcji. Samochód nam zaliczy. Nie wiem, czy coś dostaniemy, ale jeszcze tutaj do tej spojówki się... Trzeba jeszcze z nią zagadać. No i widzicie, dzięki temu, że mam projekty zrobione, to już od razu mi się załadowała cała amunicja. Zobaczcie, mam 4 noże i 6 naboi, mimo że wjechałem, miałem 0.
Gadajmy jeszcze z nią, oddamy jej questa i naprawdę jestem zadowolony, że się udało to wszystko zrobić. Chciałbym zobaczyć ten żaglowiec. So is doing nothing. We cannot all give up and just wait to die. Now for Maya, your righteous reward. Co tam dostaniemy? A, strzępek historii, tak? Dobra. I'll find these landmarks. I'll find the loot. Guess. Czy to się gdzieś mi tutaj zaznaczyło na mapie, być może? Chyba nie. To już było chyba wcześniej. Zapomniałem o tej nagrodzie w ogóle. Wiecie co, chyba mi się tutaj nie przyznaczył ten punkt. Chyba po prostu będę musiał jeździć po mapie i w ten sposób. Wiatr zmian. Beach Tyrana. Kurde, niezłe są te nazwy. Odprówki, dostępna jest nowa misja. Czyli jeszcze jedna. Ale już na pewno nie w tym odcinku. Dlatego... Moi drodzy, highway must be to the north. Czyli to wygląda jak autostrada. No nie wiem, może gdzieś będzie później... Aha, w ten sposób. Może jakaś tutaj z tych ikonek informacyjnych. No, zobaczymy. Jak się uda znaleźć, to wam o tym powiem. Dzięki za oglądanie. Łapka w górę. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Wchodźcie na Facebooka, wchodźcie w linki w opisie. Jeżeli możecie, to też w reflinki. Dzięki za oglądanie bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym już będzie misja fabularna. To będzie już 12 odcinek całej serii. Dzięki. Cześć. Oh, what a day! What a lovely day!